Sagrada Familia to niesamowity obiekt, który został zaprojektowany przez Antoniego Gaudiego, który ciągle jest w budowie i jest jednym z bardzo niesamowitych zabytków, które tutaj w Barcelonie, w Hiszpanii sprawiają, że krajobraz staje się piękny, a zwiedzanie niesamowite. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie 13 września, choć nagrywam w sierpniu i mam nadzieję, że jeszcze u nas słońce świeci. A witam psalmem, najpierw 22. Będę Cię chwalił pośród zgromadzenia i tekst, o który dzisiaj mi chodzi, Jan 17, 22. Jezus modlił się o swoich uczniów, dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Wybaczcie, że w Barcelonie i tak bardzo kontrowersyjnie, ale idea Jezusa o jedności uczniów, jedności chrześcijan dla mnie osobiście wydaje się być niewypełnialna tutaj do czasu Jego powtórnego przyjścia. Co nie oznacza, że jako chrześcijanie różnych wyznań, pomimo naszych różnic, mamy przecież Chrystusa, który gdy jest w centrum, możemy pięknie się różnić, poznawać, wzajemnie przenikać, uczyć się od siebie, ale właśnie warunkiem jest, kiedy Chrystus jest w centrum. Wtedy wszystkie podziały tracą na znaczeniu i skupiamy się właśnie na Nim. Moi drodzy, ta budowla za mną jest niesamowita. Ona została w 2010 roku konsekrowana przez Benedykta XVI. Stała się bazyliką mniejszą, to jest katedra pokutna. Jej zakończenie jej budowy właśnie zaplanowane jest w setną rocznicę śmierci Antoniego Gaudiego na 2026 rok. I ta budowa w tym codzienniku jest też obrazem tego, że ruch ekumeniczny czy jedność chrześcijan jest takim dziełem nieskończonym. I cała atrakcja tego zabytku, który jest za nami, tej niesamowitej budowli, jest właśnie to, że ona się ciągle buduje. Tam u góry widzimy jeszcze dźwigi, żurawie. Ciągle ten obiekt jest niedokończony. Natomiast niesamowite jest też to, że Gaudi, planując architekturę tej katedry, tej bazyliki, tej świątyni, powiedział coś takiego, że ona nie może przewyższać dzieła Boga, bo On jest najważniejszy i dlatego najwyższa wieża, wieża nazywana wieżą Chrystusa, ma 172,5 metra i jest ciut mniejsza od góry tutaj znajdującej się w Barcelonie. To taki symbol i ukłon w kierunku Boga przez właśnie Gaudiego. Serdecznie zachęcam Was dzisiaj do tego, by poczytać o Gaudim, który w 1926 roku zmarł tragicznie. Został potrącony przez tramwaj, tam w wyniku licznych obrażeń w szpitalu zmarł. Nie mógł zobaczyć końca, no ale jak widać końca tej budowy, ta budowa ciągle trwa. Tak jak trwa nasze poszukiwanie jedności. Życzę Wam wszystkim wszystkiego dobrego tu, właśnie sprzed Sagrady Familii, bo tak nazywa się ta świątynia. Życzę Bożego błogosławieństwa i dzisiaj też może módlmy się właśnie o jedność chrześcijan, byśmy przede wszystkim szukali Chrystusa na naszej drodze. Zostańcie z Bogiem, pozdrawiam serdecznie wszystkich codziennikowiczów, trzymajcie się.